Do 40 minut dziennie poświęca palący pracownik swój czas pracy na palenie, puszczając dymem około 22 dni płatnego urlopu. Jedna z czterech osób palących skraca swoje życie o 20 lat, przy czym rujnując oczywiście swoje zdrowie przy okazji. Często też nie dożywa 65 roku życia. Wynika z badań Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych. Dzisiaj już pracodawcy podchodzą do tematu w ten sposób, że chcą motywować i wspierać swoich pracowników w pozbyciu się nałogu. Niekoniecznie ich karając, ale zachęcając ich w postaci różnych programów motywacyjnych do tego, żeby zmienili swoje zachowania. Przykładem takich działań w wsparciu pracowników w programach antynikotynowych jest na przykład wręczanie pracownikom kart przedpłaconych, które doładowane są konkretną kwotą co miesiąc. Efekt pozostaje taki, że pracownicy oprócz tego, że rzucają nałóg, ma ich to mobilizować w wytrwaniu się i konsekwentnym dążeniu do celu. Uzależnienie od nikotyny przestało być prywatną sprawą pracowników, kiedy to w 2010 roku w Polsce w wyniku zmian w przepisach zlikwidowano palarnie i dzisiaj już organizacje nie mają takiego obowiązku, żeby takie miejsca dla pracowników tworzyć. Konsekwencją takich działań jest to, że pracownicy spotykają się na przysłowiowego dymka przed firmą. Nie muszę, myślę, że Państwu tłumaczyć, że taki wizerunek kilkunastu osób przed budynkiem palących papierosy nie wpływa korzystnie na wizerunek firmy w oczach klientów i potencjalnych kontrahentów. Coraz więcej firm dzisiaj zdecyduje się na inwestycje w pomoc pracownikom w rzuceniu palenia. Skuteczny program antynikotynowy powinien opierać się na nagrodzie, która będzie wręczana pracownikom za osiągnięcie konkretnego efektu. System podarunków i nagród, które tworzą pracodawcy dla pracowników, powinien być atrakcyjny i powinien być dla nich alternatywą przy skutecznym rzuceniu palenia. Dlatego już dzisiaj wiemy, że warto inwestować w programy antynikotynowe i wspierać pracowników zarówno w osiąganiu ich zawodowych sukcesów, jak i prywatnych. Każdy bowiem wie, że palenie szkodzi również firmie, a niepalący pracownik to cenny pracownik.